Radosław Laudański, w ringu net. Jesteśmy właśnie w hotelu Grand Royal w Poznaniu, gdzie będę rozmawiał z Damianem Wrzesińskim, aktualnym mistrzem Polski w wadze super lekkiej. Witaj, Damianie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co możesz powiedzieć na temat twojego przeciwnika na gali w katowickim spotku 6 kwietnia? No, jest to Polak, wiadomo, Kamil Młodziński, pochodzący właśnie tam spod Katowic. Jest to jakby no, kolejne wyzwanie dla mnie. Ja to traktuję jako wyzwanie, które muszę przeskoczyć i z każdym boksuje się inaczej, dlatego też to jest na pewno kolejne dla mnie doświadczenie będzie. W zeszłym roku stoczyłeś 5 pojedynków. Chciałbyś to samo tempo utrzymać w tym roku, 2019? Tak, w zeszłym roku było 5 walk, w tym 2 walki mistrzowskie. Tempo było duże, ale dzięki temu właśnie nabrałem jeszcze więcej doświadczenia, pewności siebie. Wzbogaciłem swój warsztat przygotowawczy razem z moim trenerem obecnym, Mariuszem Koperskim. Tak więc ten rok zapowiada się na pewno bardzo dalej pracowicie, ale wstępnie no, myślałem na razie z promotorem, żeby zrobić 3 takie konkretne walki i takie minimum 3 konkretne walki w tym roku i żeby te walki doprowadziły mnie jak najwyżej właśnie w rankingach europejskich i światowych. Ale mówię, najpierw skupiamy się tutaj na mojej najbliższej walce, czyli wyzwanie tutaj, walka właśnie z Kamilem Młodzińskim. Na jakim teraz etapie przygotowań jesteś do tego pojedynku? No tak naprawdę od niedawna, dopiero przedwczoraj została ogłoszona nasza walka. Już troszeczkę wcześniej wiedziałem o tej walce, ale tak naprawdę rozpiski treningowe i przygotowania pod walkę to zacząłem tak naprawdę od tego tygodnia, czyli mamy no, około 8 tygodni, tak, przygotowań. Jak długo trenujesz już boks? Chodzi mi teraz o to, kiedy zacząłeś trenować, ile miałeś lat? Treningi, jeżeli w ogóle chodzi o sporty walki, to zacząłem w wieku 14 lat w klubie kickbokserskim, ponieważ nie było u nas sekcji boksu z miasta, z którego pochodzę, Złotów. Jeżeli chodzi o boks, to w wieku 18 lat dopiero przeszedłem na tą dyscyplinę, no i tak zostało, bo nie ukrywam, że już od dziecka gdzieś tam wzorowałem się na filmach z Rockim i chciałem zawsze boksować i no i spełniam swoją teraz, można powiedzieć, pasję i staram się robić to jak najlepiej potrafię. Co możesz powiedzieć o twoich amatorskich startach? No, moje amatorskie walki na pewno dały mi doświadczenie, duże doświadczenie i no i tyle, no teraz na bazie tego doświadczenia mogę właśnie jakby urozmaicać dalej swój warsztat i tyle. Masz teraz aktualnie 2 pasy międzynarodowego mistrza Polski. Mówisz o tym, że gdzieś tam jeszcze w tym roku marzysz o pasie mistrza Europy. Aktualnie ten pas ma Joe Hughes z Wielkiej Brytanii, ale on teraz będzie bronił pasa pod koniec marca z Robim Davisem Juniorem, który nie tak dawno pokonał Michała w Syrowatkę. Widziałbyś siebie z tym Robim Davisem lub Hughesem siebie w pojedynku jeszcze w tym roku? Zobaczymy. Pokażą to wszystko moje najbliższe właśnie starcia w tym roku z dobrymi pięściarzami, bo myślę, że na takie walki raczej liczę już teraz z jak najlepszymi pięściarzami, żeby stoczyć walki. I te walki pokażą, na jakim jestem miejscu, ale no... Jeżeli chodzi tutaj o wagę super lekką, to raczej bym tutaj, jeżeli chodzi o Europę i świat, bym tutaj za bardzo nie wybiegał, za bardzo. Nastawiam się na wagę lekką. Tutaj w Polsce oczywiście nie ma problemu, mogę boksować super lekkiej i żeby pokazać po prostu na jakim jestem miejscu, a jeżeli chodzi o tytuły już światowe i europejskie, to bardziej tutaj nastawiam się na kategorię lekką i po prostu stąpam mocno nogami przy ziemi i tutaj nastawiam się na wagę lekką. Pokonanie Michała Chudeckiego uważasz za największy sukces w zawodowej karierze? No to ta walka na pewno dużo dla mnie znaczy, ponieważ mieliśmy kilka właśnie starć za czasów amatorskich. Czułem niedosyt cały czas, bo te walki były na moją niekorzyść i po prostu jakby mam już to za sobą. Ostatnia walka właśnie wygrana z Michałem i tutaj jakby temat Michała już zamykam i chcę się skupić na swojej karierze już jakby i zbierać kolejne doświadczenia z innymi rywalami. Z tego, co mi wiadomo, uczysz też innych boksu. Jak dużą przyjemność sprawia ci trenowanie innych i przekazywanie im swojej wiedzy? Tak,
uczę też, mam tam dwie grupki takie bokserskie, które gdzieś tam właśnie w Środzie Wielkopolskiej i jeszcze do niedawna w Tarnowie też pod Górnym miałem swoją taką grupkę, gdzie szkoliłem właśnie osoby początkujące i już zaawansowane. Sprawa mi to wielką przyjemność. Nie ukrywam, że w Środzie Wielkopolskiej mam bardzo fajną, mocną grupę, z którymi sam trenuję nawet i to też mi na pewno daje dużo. Nie tracę czasu już jakby na organizację sobie kolejnych jakichś tam dodatkowych zajęć treningowych, tylko już jakby łączę właśnie swoje treningi już też z zarabianiem jakichś tam też pieniążków, bo nie ukrywam, że gdzieś tam każde pieniądze gdzieś się przydadzą. Śledzisz to, co się dzieje w boksie zawodowym, jeśli chodzi o takie duże walki na świecie? Tak, skupiam się tutaj na pewno obecnie na wadze lekkiej. Obecnie mistrzem właśnie Europy jest zawodnik tam z Belgii, teraz nie pamiętam, jak on się nazywa. Wcześniej był Anglik, którego też śledzi... Nie Anglik, przepraszam. Wcześniej był zawodnik z Irlandii albo z Islandii teraz. Jak dobrze, z Finlandii, też nie pamiętam nazwiska, ale właśnie stracił ten pas i ostatnio właśnie zawodnik z Belgii zdobył tytuł mistrza Europy i właśnie tak obserwuję sobie tą czołówkę właśnie europejską, ponieważ no, chciałbym wejść też na ten właśnie poziom. Jeśli chodzi o wagę ciężką, jaki typ na walkę Joshua Miller niedawno ogłoszono? No bardzo arcyciekawa, w ogóle arcyciekawe zestawienie, no zobaczymy, no. Szczerze, no tak, kurczę, Miller może na pewno zaskoczyć, zwłaszcza po tym, jak pokazał właśnie tą walką z Adamkiem swoje szybkie ręce i kurczę, i te jego warunki w ogóle fizyczne, to naprawdę, no, wielkie zaskoczenie. No także całkiem niezłą kondycję, jak na taką masę wielką. No nie wiem, jak tam u niego z tą kondycją, bo tak nie śledziłem jego walk. Tutaj z Adamkiem, z naszym Adamkiem, tutaj za długo nie poboksował. Nie wiem, jak tam jak wygląda jego kondycja, ale przy tych jego warunkach fizycznych naprawdę mega szybki i to na pewno jest jego wielki atut. A myślisz, że Wasyl Łomaczenko jest w stanie zdobyć Mistrzostwo Świata w tylu kategoriach, co na przykład Floyd Mayweather i Manny Pacquiao i dojść do aż limitu kategorii junior średniej? No zobaczymy, no ja twierdzę, że nie ma rzeczy niemożliwych, nie do zrobienia, a taki Wasyl Łomaczenko myślę, że myśli podobnie i to tak naprawdę wszystko zależy od niego. Gdzie widzisz swoją karierę za 5 lat? No za 5 lat myślę, że już pomału będę gdzieś odchodził z tej takiej swojej kariery jako pięściarz. Chcę teraz właśnie w ciągu tych 5 lat najbliższych osiągnąć najwięcej, ile tylko będę mógł. Działasz w drużynie Szpiku. Nie tak dawno odwiedziłeś szpital onkologiczny. Dzieci, widziałem w artykule, bardzo cieszyły się z twojej wizyty, twojego pasa mistrzowskiego i najbardziej chyba z tego, że je jednak odwiedziłeś. Co możesz powiedzieć o tej wizycie? No mega budująca dla mnie, dla tych dzieci, dla tych rodziców w ogóle tych dzieci, którzy tam właśnie siedzą z nimi tam w szpitalu, bo można też z nimi sobie porozmawiać przy okazji. Oni mają mogą też gdzieś tam troszeczkę się wyżalić, opowiedzieć trochę o sobie i przy okazji właśnie zabrałem swój pas, żeby tak ubarwić te nasze tam właśnie spotkanie i pokazać tym dzieciakom, jak taki pas wygląda i też gdzieś tam obiecałem im spotkanie jeszcze w przyszłości może z pasem mistrza Europy. Mówię, nawet z jednym chłopakiem tam się założyłem, że jak zdobędę pas mistrza Europy, to te rękawice, w których będę boksował, to jemu właśnie specjalnie, właśnie z dedykacją mu oddam te rękawice, no i wierzę, że tak będzie. No w ogóle z drużyną Szpiku, właśnie z wolontariuszami, z drużyną Szpiku właśnie staram się jakoś tak właśnie cały czas mieć kontakt i na tyle, ile mogę po prostu pomagać gdzieś tam innym ludziom. To na pewno sprawia fajną przyjemność, daje mega kopa energetycznego i poznaje się przy tym dużo ludzi i naprawdę polecam każdemu, żeby właśnie gdzieś tam uczestniczył w tego typu akcjach. Udaje ci się w ostatnim czasie pozyskiwać nowych sponsorów, co widzę na twoich mediach społecznościowych. Chciałbyś może ich jakoś pozdrowić, podziękować im za współpracę? Tak, no bardzo chciałbym pozdrowić tutaj nowo właśnie dołączonych do mnie sponsorów, między innymi firma Bilo Poland. Jeżeli chodzi o catering Cud i Miód, to jest ze mną już od roku czasu i też bardzo dziękuję im, że są ze mną i będą dalej, bo to jest naprawdę, jedzenie to jest, można powiedzieć, podstawa w sporcie. Chciałbym też podziękować nowo współpracującej ze mną firmie właśnie Line Glass.
Jest to firma właśnie z Buku. Też bardzo serdecznie polecam tą firmę. No i kolejna firma, która właśnie dołączyła i jest ze mną już od ostatnich walk, to jest to barbershop, podcięty ten barbershop z Szamotu, tak? Bardzo im dziękuję, że dołączyli do mojego teamu i będą mnie wspierać przynajmniej przez okres najbliższego roku. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ no gdzieś tam potrzebuję, wiadomo, też jakichś funduszy, mam rodzinę i no potrzebne są pieniądze, żeby na przygotowania na chociażby na życie, tak, żeby jakoś żyć i bardzo dziękuję tym sponsorom, że będą ze mną współpracować. Ja tobie, Damian, dziękuję bardzo za odbycie tej wspólnej rozmowy. Wierzę, że się jeszcze spotkamy, może za parę miesięcy po zdobyciu pasa mistrza Europy na przykład. Tak, ja to mówię, nie dziękuję, na pewno się spotkamy i będę robił wszystko, żeby tak było właśnie, żebyście się mogli spotkać z tym moim wymarzonym pasem. Wszystkiego dobrego. Ja również wszystkiego dobrego, wszystkim życzę i chciałbym pozdrowić właśnie tutaj Państwa portal, tak, i wszystkich oglądających.